16 sztuk nam brakuje. Zobaczmy, co teraz z gruntu. Albo kryształ, albo miętus. Kryształ, elegancko. Pięknie! Nowy rekord osobisty, mój kryształ owego miętusika, czaty GG. Branie chyba 6-17, jak się nie mylę. O, tu sobie taką fotkę już poświąteczną można strzelić. Kurde, zamęta jeszcze musiała się wymieszać. No, mogę modelować. Nowy rekord osobisty. Nie wiem, czy zdążę. Damian, mógłbyś cofnąć i sprawdzić, o której dokładnie branie było rekordowego kryształowego miętusika. Mamy następnego. Ale jak go zobaczyłem, to czułem, że może być mój rekordowy kryształowy miętusik. Tu krewetkę może ściągnę, zobaczymy. Dzięki Rizu, siemaneczko Kubombrus, witam. 6.15, ładniutki kryształek, tak jest. No, do was jeszcze troszeczkę brakuje, troszeczkę gramów, ale już to jest mój rekord osobisty, także... nie ten, tylko ten trzeba usunąć. 4.870. A tu mamy 4.975, no właśnie. Szósta 15, tak, ale jeszcze sobie sprawdzimy. I tu haczyk chyba miałem 6.0, chyba tak. Bo to był nasz Shinera złapany i to było, tak, 6-0 haczyk. Ale ładny, nie? Poprawiłem się, już nie pamiętam o ile gramów, ale jakieś kilkadziesiąt chyba, coś takiego będzie, nie? Także czaty GG, mój nowy rekord osobisty. Kryształowy miętus, pogodę mamy ogólną na łowisku, również to pogodę, świetna, unikatowy. Miętus normalny, mamy chmurę. Mamy chmurę. Wiecie, sprawdźmy na tym wykresie tygodniowym, bo tutaj to różnie z tą pogodą bywa. Tak jest, mamy chmurę. Kryształowy miętus, mój nowy rekord osobisty. Chmura, godzina 6.15, haczyk 6.0 z gruntu na żywca Shinera z zanętą tą śniegową. 83 cm, haczyk 6.0, żywiec Shiner, branie 6.15 i rekordowy kryształowy miętusik 4 kg i 975 gramów.